ryby już kolejka. No, to jest linek, to nie. A tutaj jest bękart. Może duży skórkowany taki trochę. Wiem, to będzie ten. Ale pójdzie do oczka. Ale i tak duży właśnie widzę to. Dobra, nieco wypływa. Klasycznie karpie i sumy afrykańskie. Stasia z Łuszczowa można pozdrowić. Pozdrawiamy Stasia i cały Łuszczów. A tu co pan ma ciekawe? Kurszki. Rasa wschodnia. Jak pan ceni za niego? Ile kto da? Ile kto bo da? Bo ja mam dużo i potrzebuję sprzętu. A to nawet z jajkiem samizy. O. Połamane. Takie kapucyny po 40 zł dzisiaj można wyrwać. Ile za tego loczka? 60. 60. A ten obok to co to? Gniazda samiczka młoda raczej. Za 3 dyszki, za 2 dyszki. No, za 2 dyszki. Takie białe po 4 dychy za sztukę. O, takie budapeściki po 15 do wyrwania. A za tego pawika? Też 15. Zobacz, zobacz. Siwa boka. Bez oka. A cenią się jak? A różnie. Tu z tyłu właściciel. O, to 250 zł. A do zabrania za ile? Za 2. Za 150. Za 150. Weź od razu hodowcę, pokaż hodowcę od razu. Co ty tam na Kalinie? Ceple węgierskie. I jaka cena? 120 zł za parę. 120 parę, a ten kapucyn? Samica, ale to kupiłem, nie do sprzedania sąsiadowi kupiłem. Aha, i Budapeszt jaki? Budapeszt to koledzy przywiozłem, a tutaj kolega ma ładne te. Jaka cena, jak kolega ceni? 200 zł chcę za parę tego samca siwego i za to samicę, to masłowo, to pokażę to samicę. Nie uciekła mi, bo będę ganiał ją. No, dwie stówy w plecy zaraz. Tak, jo. Wołąbek. Samiczka. Brzydki go. On nie umie latać. No samiec to tu. To samiec. I wy samiec. Tak. I taka para za 200 do zgarnięcia. 200 ceni. Do negocjacji. Dobra, tego pana co. Niemiecki wystawowy na sztuki po 70 zł. Wejdzie w internecie. Tak. A, to będzie wygląda. Może u nas nie ściągnę. Same samce kolorowe po 8 dych za sztukę. Nie ruszaj tak. Tutaj takie budapeściki po 30 zł. A ten kolorowy, taki czarno-biały, to co to jest? Belk? I jaka cena za niego? Też 3 dyszki. Tegoroczne kapucyny już młode, za 35 sztuka.
błogosławne. Młodzież rośnie jak na drożdżach, z tygodnia na tydzień coraz większe. To są perliczki? Dzień dobry. Jaka cena? 30 zł takie młode perliczki za sztukę. Młodzież rośnie jak na drożdżach. Srokacz niemiecki, tak? 6 dyszek. O. Jeszcze macie ciekawego koguty, jakieś kurki. Tak, weź mam jeszcze na chwilę. Jeszcze użyła piatę, 150 para. I szabo, też 150 para. Szabo. Ile za takiego rudzielca? To nie na sprzedaż. A nie na sprzedaż? Nie na sprzedaż. Ale tu coś mamy. Te białe? Białe, po 30. Po 30. A ten czarny duży? Stówkę. A te to Kalifornia? Dobrze. I po ile? Po 4 dyszki. Po 4 dyszki. To jakieś nowości? Nie no, młodzież. Młodzież. Ile ta młodzież? 35. 35 za sztukę. Sztuka. Po 3 dychy, takie czerwone dzisiaj. I co, dalej 30, 40? Różnie. Kwestia dogadania, jak to na targu. Dużo gołębi już tegorocznych, młodych. Po 15, po 20 zł. Takie szariki, tutaj takie boki. Jaka była cena? 25. Przy okazji skromnie, to te deresze po ile? Stówa parę. Stówę za tą parę. Bo tam ma po 200, zrobisz zdjęcie. Ta, to gdzie te po 200? Grzesiek. No tutaj deresze z górnej Puły po 200. Jakby ktoś był zainteresowany, to mam numer. Bocianek zamojski za stówkę. Stówkę za taką parę perliczek. Kaczki, kaczuszki. Spóźniłem się. No to nagramy przynajmniej kaczuszki. Jaka cena? Ta po 16. Po 16. Taki maksimum. A te takie żółciutkie? Gąska. A to gęsi? No. I po ile? 35. 35. Tu rosa, widzę, puchnie. No. Rosną jak na drożdżach. A te takie co obskubane? Co, o co tu chodzi? Pióra zmieniają.
kaczki saksońskie, proszę o ciebie, świeży zakup, dwie kaczuszki kaczor. No, planuję rozmnożyć, wiesz, jajek trochę jak się zyskam od nich, do inkubatora się wsadzi, bo przepiękne kaczki. Ładne, i jaj. A wiesz, a docelowo może coś będzie z młodzieży do sprzedania. A jak cenowo? Wiesz co, nie wiem, jeszcze się nie orientowałem co do młodzieży i po ile to będzie. No wiesz, na razie jeszcze dzielimy skórę na niedźwiedziu. Trzeba najpierw rozmnożyć, a potem będziemy poczekamy. No, ale bardzo ładne kaczuszki. Darko. To jakieś te garbonosy, dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam. I jaka cena? 300 się ceni. 300 za taką parę gęsi garbonosów. A to one typowo tak na rozpód, bo szkoda chyba by było do gara. Tak, takie pan mówi. Zielononóżka. Jaka cena? 4 dyszki. A te obok, to co to? Tu się rozsojdyminy. I po ile? Po 22, 9-tygodniowe. 9-tygodniowe Rosa Dominant po 22. Dziękuję za obsługę, za ładne pawiki po 50 zł. $250 za takie garłacze. Ten jeden to jakiś po przejściach tutaj coś się zadziało. Pocztowe po 50 zł. Pan mówi, że ostatnio troszeczkę się sprzedało, był ruch. Te bardziej grzeczne chcą się pokazać też po 5 dych. Ile zapłaciłeś? 5 dych. 5 dych. A tutaj kolega też za 5 dych, czy? Jego. Ale cena taka sama? I to co, to para, czy jak to? Chyba. Chyba, okaże się. Musisz zobaczyć. No. $30 żółwka, 3-4 dyszki za rysie dzisiaj. W zależności od sztuki. Tutaj takie nowości, 150 za parę, rzeszowskie. A te kariery tradycyjnie po stówce? Po 80. O, po 80. No. Para białych pawików za 100. I tu ich koleżka kogut. Zielononóżka za 7 dych. Tu jeszcze taka ciekawostka, takie loczki, 50 za 2 sztuki. Kosztowało 20 zł. 20 zł za takiego czubatego murzynka, to jak za darmo. Na wysówce. Można się spytać właściciela, skąd on pochodzi. Standardy od 100 do 150, ten czerwony na przykład za 150, ten pierwszy za 100 i ten z tyłu za 150. Thank you.
Kingi, po 8 dych Kingi, ale już tylko dwie sztuki zostały. Budapeszcie 15 młodych. Tutaj młodzież, Mewka Polska, 5 dyszek za 3 sztuki. Młody Budapeszcik za 15. Szarik 15. I za Szarika też 15. Kolorowe postówie. Twarda ręka rynku. Samiec. To samica, to samica, to samica, tamto samica. To jasne. Na 100% samiec. Na 100%, bo ja zostawiłem, myślałem, że to samica będzie, bo to młode taki, bo... Tak, ci go ładnie tu zaprezentować. Samiec baranka. Samek, czy baran francuski, szynszylowy, młody, cena 35 zł. Nawet egzotyka jest. Krzaki, krzewy się wszystko tu ma dobrze w interesie. Do wyboru, do koloru. Paprykę pan masło, że? Tylko sama czerwona. O ile? Pomidory i papryka po 2,50. To co chcesz je wsiąść? Może być różowa? Taka kuleci. No. Jedną. Było zainteresowanie akwarystyką, jakie są ceny, więc chociażby w tym akwarium mieczyki się przedstawiają od 15 do 25 zł. Wariatusy i górami oddychy do 15. Kirysy 5-6 zł. I gubiki od 5 do 8. W tym akwarium u drugiego pana na przykład mieczyki od 10 do 25 w zależności od wielkości. Molinezje białe od 8 do 12, molinezja żółta, dyszkę 15, też zależy od wielkości. A tu gubiki małe, większe, 4, 5, 6 zł. Thank you.